Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus. Ponownie idziemy dalej, po oczywiście przerwie i nie będzie to żadnym problemem, ale sprawdzamy sprzęt. No nie, tutaj nie trzeba być. Ale tutaj już można zobaczyć, poziom 6. Chyba tu nie mam armsy 16. No to można by popatrzeć. I armsy 16, tu mam 7. Ale zobaczymy, czy się opłaca. 2000. A tutaj zaraz zobaczymy. 6 jest. Tyle, czy się opłaca? No, a może będzie coś lepszego, się zawsze można wrócić. Tu nie mam po co. Tutaj chyba jeszcze za niski poziom właśnie. Ale tutaj już się coś może pojawiać. Wiem, to ja chyba mam i 9, tak? O, tutaj też nie muszę patrzeć. Lepszych broni także też nie ma. Na co spoglądać, chyba że... czar. Albo nie, to już ma być taka typowa postać bez żadnych innych. Chociaż nie, no ten podstawowy to myślę, że można by. Tylko tak, trzeba magii mieć 50 i intelektu 3. Ciekawe, czy tyle mamy. Magii 50 mamy, intelekt 3. Może tu jest bazowo, tak? Ale czy to brać? Może przeciwko jakimś bossom? No weźmiemy. 1200 jest. Sprzedamy te armsy. Mam nadzieję, że nie trzeba ich zdejmować, żeby sprzedać. Ale na wszelki wypadek to zrobimy. O, właśnie w ten sposób. Za 200. Już powinno być teraz możliwość. Tak, 1200 i mamy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Aha, laserów nie przyjrzałem. Jeszcze nie mam tego w nawyku. Aha, ja mam jakąś strzelbę. Widzę do 12, tak jest. Dobrze, może być. Teraz jeszcze przejdziemy ten z laserami. Do 6 to nie. Poziom 6. 12 i 10. Mamy najlepszą broń, więc idziemy. Jest przeciwnik. No już jestem z właściwą myszką. Odzwyczaiłem się trochę od nagrywania i nie zmieniłem z głośnej. Zaczynamy walkę. Musicie mi to wybaczyć. Od razu silny atak. Bardzo dobrze. Kolejny. No niestety się nie udał. Tutaj są procenty. Tak jak i w dwójce na Redaxie. Ale tu przepaść. 96, 82, 49. Nie, dobrze jest. Tak powinno być. Tam na Redaxie czy innych wersjach, no to jest mniejsza różnica. Nie udało się. Ale teraz może być. Oczywiście ja powinienem się oddalić. Nie mam jeszcze Gale'a, ale to by się przydało później. No, próbujemy. No i tyle było. Mogłem się odsuwać, ale chyba nie ma aż takiego problemu. Zważywszy, że mam pancerz wynoszący 100. To jest dosyć sporo. Regeneracja też nie zgorsza. I teraz jakimś najsłabszym, żeby był pewnik. No nie udało się. No i teraz zwycięstwo. Oczywiście wolałbym lasery, no ale nie ma jako takiego tutaj.
No ale jednak ta broń palna to jest no wcześniejsza wersja tych laserów jakby. Więc można to jakkolwiek zrozumieć. Pierwszy dobry atak. Jakiś niewielki jest. Ale szybki przez to. Ręką atakuje, ale ma niewiarygodną szybkość, znaczy skuteczność ataku. A też chyba... Właśnie ja mam kiepską obronę. I się udało jeszcze z podwójnymi obrażeniami. Nagrywam to dla was, dlatego że się zapas skończył. Za bardzo mi się to nie uśmiecha, ale może to i lepiej. Więc trzeba dalej ze 3-4 20-minutowe odcinki nagrać, a może nawet 25. Ma tarczę, będzie z nim ciężko. O nie, to tak niestety działa. Te też powinny strzały zawsze wchodzić. Tak jak magia. Przed magią, no ciężko się obronić, ale powinny być sposoby. Przynajmniej nie ma regeneracji obrony, ewentualnie są mikstury. No muszę jednak inną skuteczność. Może 50%. To powinno wystarczyć. Ale 50 i też jest dobre. No i teraz mamy więcej. Ale silny jest, zapewne. Już przewiercił mi się sporo. Mam pewien pomysł, zaraz jeszcze. Na razie dobrze idzie, ale będziemy się cofać. Zrobię coś takiego. Tu by trzeba było odepchnięcie mieć. A tu nie ma takiej umiejętności, bo chyba na broń taką to nie działa. Można to teraz wykorzystać, nie udało się. Jakby wypoczął. Dalej. Nadal nieskutecznie. I obrażenia to przepaść. 12, a 2. To nie jest tak jak w przypadku broni zwykłej. Jest 4. I to chyba średni. A tu już 12. Nie jest dobrze. Ma mniej życia, to też regeneracja kiepska, gdyż ona jest zazwyczaj procentowa. O, jest 11. 3. No, ogromny przeskok. 9. 12. I tak jestem w gorszej sytuacji. Jest 24. I tak jest dobrze, to nie był cios krytyczny, gdzie punkty się nie liczą. No, spokojnie. Myślę, że uda się zwyciężyć. Niestety się odbiłem. Jest, akurat 9 wylosowało. Może dlatego, że nie można ujemnych, chociaż to też zależy. Poziom kolejny. Chyba tylko tutaj się opłaca dawać. Dobrze, więc kiepsko, że nie można mieć kilku zestawów broni. A po poziomie się chyba nie resetuje. Asortyment to tylko w dwójce. Ale możemy sprawdzić. Dobrze się zaczęło. Tu niestety rykosze. Dalej. Moglibyśmy się zamienić. Dobrze by było tak, że jak oni stosują jakieś obrony, no to ja mam mniejsze obrażenia, ale nie są zerowe. Silny jest.
Mam tu niestety kiepsko. Jest źle, może będę spróbował go spychać. To może być jedyna metoda. Chociaż nie 35 życia ma, to szybko pójdzie. Ale też silne ataki. Jaka to broń? Tylko 12, czyli taka jak moja. Teraz musi być skuteczny. No niestety nie jest i będzie problem. Jest, przerwałem. Ale nadal jestem w kiepskiej sytuacji. Ciekawe, czy to coś da. Jest dobrze, bardziej się cofam. A niestety nic. Chyba to przegram. No niestety, pokonał mnie. Widać, już taki dobry to nie jestem, żeby z każdym wygrać. Skuteczność bym zwiększył, tylko nie wiem, jak w przypadku tego typu broni. Zaraz było, nie było rozlosowania. Dopiero piąty przeciwnik przeto. Trzeba się z nim policzyć. To dobry początek. Im dalej stoją, tym większa szansa. I oby jak, no, całkowita, jak się ma wszystkie te paski zapełnione. Jakoś dziwnie dobrze idzie. Wszystko wchodzi. Premii mi nikt nie przerywa. Aż dziwne. No, szkoda, że nie odpycha ta broń. Przydałoby się w przypadku łuków też, żeby jednak odpychało. Powinno tak być. Pobawimy się z nim. Nie, 5. No to jednak muszę zmienić. Na przerywanie ciosów czy skupianie tego przeciwdziałanie mu to by się opłacało właśnie tymi zwykłymi atakami wojować. O, tu kiepski przeciwnik. No teraz się nie udało akurat. Nic mi to nie dało. Mierz za 12, czyli solidny. Ale wchodzą wszystkie ataki. To dobrze. Nawet 2 na 3. To jest dobry wynik. Oby tak było jak najdłużej. I teraz jeszcze premia. No i koniec. Szybko poszło. Tylko jeden mnie zaskoczył. Miał przyzwoitą broń, a także niesamowite bloki. O, ten jest bardzo kiepski. Jeden atak i po bronie. Nawet broni nie ma. Pójdzie szybko. Właśnie. Też chyba procent właśnie pancerza się zmniejsza wtedy. O, zaczekał i to był jego błąd. No i wygrana. Całkowita. Moje zwycięstwo. Następny kiepski przeciwnik. Może nawet gorszy od tamtego, ale bardziej uzbrojony, tylko nadal słaby pancerz. On 29, czyli więcej sobie zregenerował. Znaczy, o, nie słychać jego ataku? Chociaż mojego też nie za bardzo. O, teraz jest. Może w powietrze nie był skuteczny. Niby atakuje, ale ma za małą siłę. Dwójki nie wystarczały, żeby mi przerwać tą premię, ale trójka już tam. O, teraz jest trudniej. Jest. No nie, dwójkami nic nie zrobię.
Muszę zastosować silniejszy atak, tak. Cross House. Niezwykle chwytliwa nazwa. I następny, o ten jest silny i widać ma chyba też trochę dobrą broń. Może być problem. Nie mam odepchnięcia, chyba 125 punktów tych trzeba, no to trochę. Ale na razie nie może mnie zaatakować, już teraz się zaczęło, ale obrażenia są dwa razy mniejsze niż się spodziewałem, a nawet czterokrotnie. Chociaż teraz już się zaczyna gorzej. Ciekawe, czy jak mnie atakuje, to mi się zmniejsza, tak? Ta kula, która powoduje premię. Jest, 24. Miałby to jak najdłużej trwało, ponieważ to daje mi zwycięstwo. Procentowo za małe obrażenia, może z za słabych ataków korzysta, tylko z tych najsłabszych, dlatego mi nie przerywa. Teraz co innego, gdyby nie to, to już by było po mnie. Ma niewiele mniej punktów życiowych ode mnie. I je wykorzystuje. No to teraz w ten sposób. Zaraz, coś tu jest nie tak. No teraz może być. Atak. Jeszcze jeden. Nieskuteczny. Ten też. No i robi się problem. No. Ja niestety się chyba nie uda zwyciężyć. Dobrze, że to niecałkowity cios krytyczny. Ewentualnie podstawy wyjmij, ale one są niestety nieskuteczne. Już sobie zregenerował. Mają duży przestrzał. To znaczy pod względem niepenetracji, a sumy obrażeń. Może tym się jakoś uda powoli, powoli. Ale też nie zawsze. Skuteczna mu się udaje jednak. No za cztery. To będzie długa walka. Najgorzej jak skuteczny atak powoduje to, że przeciwnik zawsze sobie regeneruje więcej życia. Teraz skorzystałem z tego. Jeszcze raz. Premia też zwiększa niewiele, ale jednak skuteczność ataku i tu właśnie mam niewiele za mało, dlatego przeważyło ten punkt sporny i mam skuteczne ataki. O, cios krytyczny całkowity i się nie udało, dlatego. Ale nadal do liczby walk się to zalicza. Nawet jak wchodzimy do bossów, to też szybko. Ale już jest 20 minut, nie powinienem toczyć tej walki. Ale już skończymy. Będzie emocjonująca na koniec. A to sobie zostawię na życie jednak. Jakby był problem. No, ciężko będzie. Już widzę, ale z miecza nie korzysta, tylko że magia jest niesamowicie skuteczna. Już mi tyle zwiercił, a ja mu jakoś nie mogę. Po 24 zawsze coś. Takich kilka ataków i może będzie dobrze. I tak jest dobrze. Muszę właśnie zmienić na te. Może on mnie po 16, ja go po 3. No i teraz jeszcze są nieskuteczne.
A może teraz ten? Do odmiany i jeszcze raz. Teraz zmiana. Ten za dwa. Sześć. Nieudany. Ryzyko. Nie opłaciło się. Jestem w gorszej pozycji. Nie zobaczyłem, ile on miał pancerza, ale chyba więcej ode mnie. Jest ciężko, nawet za 12 jak atakuje. Trzy. Nic nie ma. Próbujmy. A, blisko było do premii, tylko znowu spadła. Jest kiepsko, chyba przegram jednak. Użyjmy tego, no i niestety nieskutecznie. Wolałbym, żeby przeciwnikowi odjęło. Teraz dwunastki. Ale to nie zmieni faktu, właśnie przegrałem. Nie udało się. 23 minuty, długie te walki. Mogłem jednak zrobić to inaczej. No i na ten odcinek to tyle. Myślę, że było to w miarę emocjonujące. Bardziej, gdyż dwóch czy trzech przeciwników nie pokonało z pięciu, z którymi walczyłem, więc to jest ogromna wartość. Tymczasem jednak myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a także łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!